o krzyżach dzisiaj. O zeznania świadków i tak dalej. Tak, ja może powiem też, zanim powiem... Czy krzyże powinny być w przestrzeni publicznej, proszę Państwa, o krzyżach dzisiaj? To może powiem też krótko, dokładnie, jakie zarzuty były stawiane, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe też w kontekście informowania, że molestowanie jest formą dyskryminacji, ponieważ tutaj chodzi o sytuację szykan, tak kolokwialnie mówiąc, czyli działań o charakterze molestowania ze względu na bezwyznaniowość w tym przypadku pani Grażyny, która rzeczywiście jako nauczycielka matematyki i co bardzo ważne, zdjęła krzyż w przestrzeni, która nie była przestrzenią edukacyjną, nie była to klasa szkolna, tylko był to pokój nauczycielski, czyli miejsce, które dla niej jest miejscem relaksu, odpoczynku, skupienia przeznaczonym tylko dla pracowników szkoły. Tak? Z tej przestrzeni, tak jak wszyscy pozostali nauczyciele, korzystała i miała poczucie pominięcia, zignorowania. W sytuacji, w której ksiądz zatrudniony w szkole w związku z przyjazdem jakiegoś przedstawiciela kościoła do miejscowości, w której cała sprawa się toczyła, powiesił krzyż, że ona nie została zapytana po prostu o to, na ile sobie życzy tego, a na ile nie. Zresztą tam jedna z tez, jaka została postawiona w trakcie postępowania, to taka, że ten ksiądz tylko podchodził do nauczycieli, osób w szkole, od których nie spodziewał się negatywnej opinii, stąd wydaje się na ten temat, czyli nie spodziewał się odmowy, braku zgody na powieszenie krzyża. Stąd jakby tutaj trudno mówić o tym, że faktycznie nikt nie zgłaszał sprzeciwu i zostało to skonsultowane, jak podnosiła strona pozwana w trakcie postępowania. To, co się wydarzyło po momencie zdjęcia tego krzyża przez panią Grażynę Juszczyk, to znaczy najpierw to zostało przez kilka tygodni w ogóle niezauważone, a potem naprawdę bardzo często na sali sądowej z ust świadków, tych osób, które nawet nie będąc w jakiejś bliskiej relacji przyjacielskiej nigdy z powódką, były bardzo zbulwersowane tym, co tam się wydarzyło, używały słowa lincz. Tam było takie odgórne przyzwolenie tak naprawdę chyba na taką sytuację, bo też zdarzyło się, że w jednej z klas uczniowie nam rysowali na kartkach krzyże i kiedy pani Grażyna weszła, żeby poprowadzić lekcję, to zaczęli skandować, gdzie jest krzyż. Tak. Więc to nie tylko lincz w takiej postaci bezpośredniej, ale też wydaje się, że jakby to poszło o wiele dalej i wyszło poza grono pedagogiczne, że było takie przyzwolenie na to, żeby musi ta Ewka się postarać, jak ona tam też takie zarzuty, bo też trzeba powiedzieć może przy tej okazji, że w kodeksie pracy zachęcamy do tego, żeby zapoznawać się z rozdziałem drugim, a który mówi o zakazie dyskryminacji. Są takie przepisy jak zakaz działań odwetowych albo przepis o tym, że zachęcanie do nierównego traktowania również jest formą zakazaną dyskryminacji, a tam to wszystko miało miejsce, to znaczy w związku z tym, że pani Grażyna zdjęła krzyż i potem przeciwstawiała się tym szykanom, to jeszcze bardziej napędzanie, dokładnie, więc stosowano działania odwetowe, jak się wydaje, jak również ta postawa dyrektorki zachęcała. Tak? W rozmowie ze mną mówiła o tym, że był taki ostracyzm środowiska pedagogicznego. Tak, i wręcz jak ona próbowała coś wyjaśniać, dopytywać koleżanek, kolegów, dlaczego się podpisują pod jakimś pismem do lokalnej prasy, którym ewidentnie piszą o niej, mówiąc o tym, jak bardzo jest negatywna i krytykując ją otwarcie, to wręcz mówiono o tym, że ona ich atakuje, a ona była bardzo osamotniona w tej swojej sytuacji i próbowała się bronić. To była osoba, to jest bardzo ważne, że to była osoba w ogóle zasłużona dla lokalnej społeczności, wieloletnia pedagogka. Tak, taka osoba, która wręcz wyróżniała się swoją taką uczciwością, rzetelnością, tym, że pomagała innym nauczycielom. To wszystko jakby jest obraz, który my znamy z tego, co słyszeliśmy na sali rozpraw od świadków. I nawet osoby, które nie sprzyjały najwyraźniej powódce i były powoływane przez siebie pozwaną, nie przeczyły temu i nagle za sprawą tej jednej sytuacji stała się osobą niepożądaną, wrogiem wręcz i naprawdę to było bardzo wyraźne. Jakiego się spodziewamy wyroku? Czyli, no, oczywiście, że ja liczę na to, że w tym wyroku sąd uzna, że doszło do dyskryminacji w formie molestowania ze względu na bezwyznaniowość powódki. Oczywiście też pytanie, jakiej wysokości, jeżeli dojdzie do takiej decyzji, taki wyrok zapadnie, to teraz pytanie też,
i to, co nas bardzo ciekawi, jakiej wysokości odszkodowanie sąd zasądzi, ponieważ z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tego, jak powinniśmy interpretować prawo krajowe w świetle dyrektyw unijnych, za sprawą których zostało to prawo do przepisów krajowych włączone, należy tutaj uwzględnić również nie tylko szkodę materialną, którą osoba w wyniku dyskryminacji, w tym również w formie molestowania, poniosła, ale też krzywdę. Bo tutaj ta krzywda wydaje się najbardziej istotna. Jedno to oczywiście uszczerbek na zdrowiu, powódka miała szereg różnego rodzaju dolegliwości w wyniku stresu, jak się wydaje, w związku z sytuacją w szkole. Ale oprócz tego też poczucie krzywdy i też to, że działo się to właśnie w szkole, w placówce edukacyjnej. Wydaje się, że tutaj ta kara tym bardziej powinna być, to odszkodowanie, wyższa. Ponieważ w tego typu sprawach można domagać się odszkodowania w związku z zaistniałym nierównym traktowaniem. No właśnie, ale z drugiej strony tutaj wiem, bo rozmawiałam z panią Grażyną po tej ostatniej rozprawie, wiem, że ona mówi to zresztą od początku, że tak naprawdę w tej sprawie nie chodzi o pieniądze, tak? Myślę, że samo stwierdzenie, że doszło do tej dyskryminacji, będzie dla pani Grażyny najważniejsze. Chciałam przepisać słowo, ponieważ myślę sobie o tym aspekcie ważnym, jaki może odegrać ten wyrok, jeżeli on się uprawomocni i będzie stwierdzający dyskryminację. Ponieważ wyobrażam sobie, że wiele osób zarządzających placówkami edukacyjnymi z różnych powodów, też żyjąc w jakichś małych społecznościach lokalnych, może mieć trudność z tym, żeby otwarcie mówić o tym, że w przestrzeni zatrudnienia nie zgadzają się na symbole religijne, a myślę sobie, że oczywiście, że to byłoby z perspektywy zasady przeciwdziałania dyskryminacji, do której pracodawcy są zobowiązani na gruncie kodeksu pracy, najlepsze. I wyobrażam sobie, że jeżeli taki wyrok będzie, to wtedy argument, że powieszenie krzyża będzie groziło szkole tym, że może być jakieś postępowanie i straty finansowe wręcz dla lokalnych władz samorządowych, to będzie łatwiej stać na straży tej neutralności przestrzeni, miejsca pracy, jaką są szkoły w tym przypadku. Będzie to jakiś sygnał, wejdę ani w słowo, będzie to jakiś sygnał puszczony w społeczeństwo, ten wyrok, na który czekamy. Proszę Państwa, druga sprawa, o którą chciałam Państwa zapytać, to jest sprawa, o której opowiadaliśmy na naszej antenie niedawno. To jest sprawa młodej kobiety, która urodziła dziecko. Była dyrektorem Domu Kultury i okazało się, że w trakcie urlopu rodzicielskiego pani burmistrz, nowa pani burmistrz, która przyszła po wyborach, podjęła działania zmierzające do zwolnienia jej z tego stanowiska dyrektorskiego, jako główne argumenty, znaczy w zasadzie jako jedyne argumenty, podając fakt, że bardzo długo ta nieobecność trwa, przeciąga się w czasie. Czy tutaj w tego typu historiach, czy w ogóle takie sprawy do was trafiają, czy w tego typu historiach można mówić o dyskryminacji ze względu właśnie, no nie wiem jak to ująć, na urodzenie dziecka? Znaczy to jest dyskryminacja ze względu na rodzicielstwo, na macierzyństwo, czyli tak naprawdę ze względu na płeć. I to od kiedy prowadzimy w ogóle program poradnictwa prawnego bezpłatnego, na przykład teraz mamy taki program dla mieszkańców i mieszkanek Warszawy, to zawsze sprawy dotyczące macierzyństwa i płci jakby w takiej największej liczbie do nas spływały, bo to jest jednak bardzo, bardzo duży problem społeczny. I bardzo często zdarza się tak, że kiedy kobieta wraca po urlopie macierzyńskim na przykład do pracy, to często okazuje się, że w międzyczasie już kogoś zatrudniono na to stanowisko, niby na zastępstwo, ale zatrudniono kogoś, kto na przykład nie ma małych dzieci, w związku z czym kobieta wraca do pracy i dowiaduje się na przykład, że albo jej stanowisko zostało zlikwidowane, tylko pozornie tak naprawdę, bo na przykład inaczej się to stanowisko nazywa, jakoś zmienia się zakres obowiązków nieznacznie, ale de facto chodzi o to samo stanowisko. To jest dość częsty przypadek, z którym się stykamy. Jak najbardziej możemy w takim przypadku mówić o dyskryminacji względu na płeć. W jaki sposób można pomóc? Jak pomagacie? Czy to jest tak, że wy też w takich sprawach występujecie jako organizacja, na przykład w trakcie procesów sądowych? My się staramy pomagać oczywiście w większości spraw, które do nas wpływają, natomiast no, jesteśmy jakby małą organizacją o zasięgu ogólnopolskim, więc taka nasza pomoc prawna jest bardzo zróżnicowana. Niektóre sprawy, które są dla nas w pewnym sensie strategiczne, myślę, że sprawa pani Grażyny w pewnym sensie była dla nas sprawą strategiczną. Tak. Często bierzemy do prowadzenia sami. Czy my jako organizacja, czy na przykład ktoś z naszych prawników, czy prawniczek jako pełnomocnik, czy pełnomocniczka procesowi. To akurat w przypadku pani Grażyny było tak, że już tam pełnomocnik był, więc zdecydowaliśmy się działać jako organizacja. Czasem jest tak, że staramy się
wspomagać my jako organizacja w procesie, czyli przychodzimy jako obserwatorzy, ewentualnie wstępujemy do postępowania i pomagamy w przesłuchiwaniu świadków, piszemy nasze pisma procesowe, żeby jakoś wzmacniać stanowisko takiej osoby, ale też od już kilku lat uruchomiliśmy, kilka lat temu uruchomiliśmy program Pro Bono, który już teraz zrzesza około 60 prawniczek i prawników z całej Polski, którzy są jakby w takiej gotowości do tego, żeby we współpracy z nami świadczyć taką bezpłatną pomoc na terenie całej Polski w sprawach związanych z dyskryminacją. Ale w takich sytuacjach dotyczących rodzicielstwa, macierzyństwa, jakie możliwości ma taka kobieta, która wraca, skoro mówicie państwo, że jest tych spraw bardzo dużo? Jakie możliwości ma kobieta, która wraca i słyszy, tak jak pan tutaj mówi, że na przykład ktoś już jest na jej miejscu, to nie ma dzieci? W praktyce jest tak, że rzeczywiście do sądu są zdecydowane, żeby pójść z roszczeniem osoby, które już nie pracują. Rzeczywiście rzadziej się spotykamy z sytuacjami, kiedy są zdeterminowane do stawienia czoła pracodawcy osoby, które jeszcze są w trakcie zatrudnienia, ale akurat znowu ta sprawa, od której zaczęliśmy, czyli pani Grażyny Juszczyk, temu przeczy, ona w trakcie zatrudnienia wystąpiła z roszczeniem do sądu i to też się zdarza. Więc inna sprawa, że naprawdę sporo spraw udaje nam się zamykać na drodze przedsądowej. Trzeba pamiętać o tym, że pracodawcy wiedzą coraz więcej na temat obowiązku przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy, ale jednak nie aż tak dużo, żeby do tego typu patologii dość często nie dochodziło. Wielu pracodawców jeszcze w ogóle nie zna tych przepisów. I to skutkuje tym, że często jak przygotowujemy pismo dla osób, które do nas zgłaszają się o wsparcie, takie pismo przedsądowe, informacje prawne na temat tego, że są takie i takie przepisy, że to jest zakazane prawem, że są takie i takie regulacje i że wzywa się do tego, żeby pracodawca zaniechał jakichś działań, to wystarcza. Oczywiście zdarzają się patologiczne sytuacje, kiedy to nakręca jeszcze działania pracodawcy. Też się zdarzają czasem takie sytuacje, to już też w kategoriach patologicznych sytuacji, kiedy na przykład pracodawca sobie kalkuluje, że może na przykład właśnie na drodze przedsądowej, w drodze mediacji coś takiej kobiecie wypłacić, jakieś odszkodowanie czy jakąś odprawę, no ale jakby decyduje się, ponieważ jest na przykład w dużych firmach często to się zdarza, decyduje się wypłacić jakąś sumę, bo w ten sposób ma rozwiązany jakby konflikt, a też no, nie przyznaje się do błędu. No, ja zajmowałam się takim, czyli mam cały czas, że tak powiem, kontakt z takim pracodawcą, który kolejno zwalnia kobiety ze stanowisk kierowniczych, które rodzą dzieci, korzystają z urlopów macierzyńskich, potem części urlopu wychowawczego, wracają do pracy i chcą pracować w ograniczonym wymiarze godzin pracy, czego mogą zgodnie z kodeksem pracy żądać, tak. I pracodawca ma obowiązek im to umożliwić. Ten pracodawca, to się sytuacja powtarza po raz kolejny, wtedy sięga do tak zwanej ustawy o zwolnieniach grupowych i mówi o złej sytuacji firmy i zwalnia kolejne kobiety. My się zajmujemy sprawami jednostkowymi, ale jednak mając na względzie jakieś zmiany w szerszym zakresie i wyobrażam sobie, że kolejne sprawy kobiet, które są dyskryminowane ze względu na rodzicielstwo w miejscu pracy, mają znaczenie i oczywiście chcemy wspierać kobiety, które częściej spotykają się z tym problemem, ale też z chęcią podjęliśmy się sprawy mężczyzny, który został zwolniony z pracy 20 minut po tym, jak złożył wniosek o urlop ojcowski. Sprawa jest prawomocna i wygrał. Sąd stwierdził, że doszło do dyskryminacji ze względu na fakt korzystania z uprawnień rodzicielskich. Ta dyskryminacja płciowa nie dotyka tylko kobiet, ale naprawdę te stereotypy, przekonania o tym, kto jest predysponowany do tego, żeby zajmować się na przykład małymi dziećmi, uderzają zarówno w kobiety, jak i w mężczyzn. Pani Karolina Kędziora, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Antydyskryminacyjnego oraz pan Maciej Kułak, prawnik towarzystwa. Już teraz państwa zapraszam, bo tematów, które chciałabym poruszyć, jest bardzo dużo. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Polecamy się. No właśnie, zapraszam na kolejną rozmowę. Dziękuję państwu bardzo za rozmowę. Twój problem, moja sprawa. Lista przebojów to KFA. Jakie radio? Taka lista. Tok 4. A jak pan obstawia w sprawie Wielkiej Brytanii? Myślałem, że pani zapyta o metr Polska-Niemcy, bo to mnie w tej chwili najbardziej interesuje. Tak? No ale to jak bym miał obstawiać? To będzie do informacji tutaj tak, zaraz. Nie. Jak dobrze, obstawia więc Dariusz Rosati Polska-Niemcy? Polska-Niemcy, tak, 1-0 dla Polski. A jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to jestem, no niestety jestem pesymistą. Lista przebojów TOK FM. Słuchaj i głosuj na portalu. No, że Polska z Wielką Brytanią nigdy nie wygra chyba.
Zawsze może wygrać, jak gdyby chciała. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Agnieszka Lipińska. Iran kupi 100 pasażerskich Boeingów od amerykańskiego koncernu. Na Krecie rozpoczął się Sobór Wszechprawosławny, pierwszy od ponad 1200 lat. 19-letni kubański bokser zmarł podczas walki. Jego śmierć ukrywano przez tydzień. Więcej informacji o 13. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Jak on sobie na to pozwolił, bo to muszą nieśmiertelną, nie postraszył, no to nie, to może być jeszcze cała polityka. Tych spraw politycznych jest coraz więcej. Moja sprawa. Anna Gmiterek-Zabłocka, witam Państwa w ostatniej części mojego programu. Dziękuję za wszystkie maile, które przychodzą. Ale Diana, no tak działa, że coś uwypukla. Coś, co było, między coś, co w sprawie zaniedbań tajemnicy w Wielkopolsce, czy w sprawie prezentów na koniec roku szkolnego dla nauczycieli. Wiem, że są szkoły w Polsce, w których zamiast kwiatka dla nauczyciela, pedagodzy zaproponowali zbieranie książek dla dzieci z domów dziecka, czy na przykład karmy dla zwierząt. Jest to jakiś pomysł. A już teraz u mnie temat, który pojawił się kilka tygodni temu, czyli cukrzyca u dzieci i problem z nią związany. Problem, a w zasadzie problemy. Rozmawiam na ten temat z Moniką Zamarlik, prezesem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę, Diabetycy EU. Drugi mój gość to pani Anna Fortuna, mama 12-letniego Szymona. Twój problem, moja sprawa. Moniko, może od pani zaczniemy. Ja dostałam od pani maila. Maila po mojej audycji związanej z cukrzycą. To był temat, gdy jedna z naszych słuchaczek, babcia chłopca 6-letniego chorego na cukrzycę, opisała mi sytuację spod Wrocławia, gdzie w jednej z gmin zdarzyła się taka oto historia, że dziecko, które właśnie choruje na cukrzycę, miało problemy w tym przedszkolu, do którego poszło. Problemy polegające na tym, że panie nauczycielki nie chciały temu dziecku pomóc. Był problem z tym, żeby sprawdzić na pompie insulinowej, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o poziom podawanej insuliny. I generalnie cały czas były telefony do mamy, by interweniowała, by przyjeżdżała po dziecko i by zabrała je do domu, a najlepiej gdyby je zabrała na stałe i z tym dzieckiem siedziała w domu, by nie chodziło do przedszkola. Czy dużo macie tego typu sygnałów? Czy dużo macie takich sygnałów ze szkół i przedszkoli, że coś jest nie tak, że szkoły i przedszkola nie chcą dzieci z cukrzycą? No, niestety zdarza się to i to bardzo często. Zarówno w małych miejscowościach, jak i dużych miastach mamy informacje, że szkoły, przedszkola nie chcą zajmować się małymi diabetykami. Wynika to przede wszystkim z wadliwego, niejednoznacznego, nieprecyzyjnego prawa. Tak naprawdę nie wiadomo, czy nauczyciel może podać dziecku insulinę, czy może zmierzyć poziom cukru. Drugi aspekt to taki brak chęci pomocy i brak chęci przejęcia na siebie, wzięcia odpowiedzialności za chore dziecko. Proszę powiedzieć, bo Państwa Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę stworzyła specjalną stronę, taki portal, który ma promować, no właśnie, co ma promować? W związku z tym, że głosy o problemach z przyjęciem dzieci do szkół i przedszkoli docierały do nas z całej Polski od kilku lat, zaczęliśmy prowadzić szkolenia dla nauczycieli dzieci chorych na cukrzycę. Ale skala tych szkoleń stała się tak duża, tak znacząca, że postanowiliśmy to własnym sumptem troszeczkę ustrukturyzować, usystematyzować i stworzyliśmy stronę internetową www.przyjaznediabetykom.pl, na której można pobrać sobie materiały edukacyjne, które wydaliśmy dla nauczycieli dzieci z cukrzycą, dzieci młodszych, dzieci starszych, materiały dla dzieci, również dotyczące cukrzycy, ale także można zgłosić placówkę, która jest przyjazna diabetykom. Odbywa się to albo poprzez zgłoszenie samej placówki, czyli dyrektor szkoły, pedagog, nauczyciel zgłasza szkołę, przedszkole, i druga możliwość to rodzic, którego dziecko chodzi do takiej placówki, zgłasza nam informację, że ta placówka dzieci przyjmuje, że się dobrze dziećmi z cukrzycą opiekuje. My to weryfikujemy w krótkiej rozmowie ze szkołą, z pedagogiem, z rodzicem i wówczas na naszej stronie internetowej, na specjalnej takiej niemalże interaktywnej mapie
pojawia się adres tej placówki i tam rodzice dzięki temu wiedzą, w którym miejscu, w której szkole, w którym przedszkolu ich chore na cukrzycę dziecko będzie miało zapewnioną właściwą opiekę. No właśnie, strona przyjazna diabetykom.pl. Pani Moniko, to są szkolenia bezpłatne? Tak, to są szkolenia bezpłatne. Bardzo staramy się o to, żeby bariera finansowa nie była powodem, dla którego szkoła czy przedszkole nie będzie mogło skorzystać ze szkoleń. Proszę Państwa, w tej chwili rozmawiam z panią Anią Fortuną, mamą 12-letniego Szymona, który choruje na cukrzycę, ale zacznijmy inny wątek naszej rozmowy, bo pani Monika, pisząc do mnie maila, opisała mi też problemy, których jest w tej chwili bardzo dużo takich telefonów z całej Polski, które dotyczą orzeczenia o niepełnosprawności, o które starają się rodzice dzieci chorych na cukrzycę. No i właśnie, pani jest taką doświadczoną mamą, nie tylko w walce czy w zmaganiu się z chorobą, jaką jest cukrzyca, ale również z doświadczoną w walce sądowej o to, by uzyskać odpowiednie orzeczenie dla pani syna. Problem jest w uzyskaniu punktu opieki nad dziećmi, zwłaszcza tymi małymi, bo przecież małe dzieci nie potrafią sobie pomóc same, jeśli mają hipoglikemię, czy nie umieją wyliczyć dawek insuliny. Punkt 7 jakiś, tak? Tak, to jest punkt 7 dotyczący stałej opieki nad dzieckiem. Jak nasza droga wyglądała, tak? Generalnie syn zachorował w wieku w ogóle 2 lat, więc ja synowi nie można powiedzieć, że nie chciałam, żeby ten świat normalny był, tak jak dla każdego innego dziecka. Najpierw chodził do klubu przedszkolnego, gdzie siedziałam pod tym klubem po prostu po 3 godziny, żeby tylko uczestniczył w życiu normalnym, takim integrował się z innymi dziećmi. Później 3 przedszkola tak samo mi odmówiły przyjęcia dziecka ze względu na cukrzycę. I później, prawda, syn jak miał, jak w ogóle miał 4,5 roku, ja dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak orzecznictwo. Także system informowania też jest taki, jaki jest. No i wtedy dostał orzeczenie do 7 roku życia. Kiedy miał 7 lat, stanął na komisji i wtedy komisja zakwestionowała opiekę, ten punkt opieki nad dzieckiem. To znaczy stwierdzono, że wymaga opieki z tym stałej, z współudziału w opiece, z tym, że nie stałej opieki. Cukrzyca to jest straszne. Różnica jest taka, że po prostu no niestety mama tutaj nie ma możliwości wtedy zajęcia się dzieckiem tak jak należy. Nie ma możliwości, bo nie ma w tym momencie żadnych pieniędzy. Też, z tym, że tak jak kiedyś sąd jeden stwierdził, w takiej sytuacji jak jest takie dziecko, należy opiekę zapewnić, kierując się wyłącznie go dobrem, a nie czynnikami finansowymi. Także właśnie tak stwierdził kiedyś sąd, prawda? Jeden z kolei do tego. Ręce opadają. Bo myśmy stanęli na powiatowej komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności. Tam mieliśmy, miał syn 3 komisje, od których ja od tego punktu 7 się odwoływałam, po czym państwo stwierdzili, że nie wymaga tej opieki. Ja wniosłam sprawę do sądu, bez żadnych adwokatów, chodziłam sama po sądach, nie znając w ogóle rzeczy, jak to wszystko wygląda. Tam w sądzie rejonowym sąd dalej zatwierdził, powołując następną komisję i następnego rzecznika, który stwierdził, że syn wymaga opieki. Później Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności odwołał się, bo miał takie prawo. Później sprawa trafiła do sądu w związku z tym okręgowego, gdzie była następna komisja i na tej komisji było 2 lekarzy orzeczników, w tym jeden diabetolog. I to mi się trafiło pierwszy raz, że był diabetolog, bo to też jest często, że danej specjalizacji lekarz nie jest na komisji. Nie znając rzeczy w ogóle, jak cukrzyca wygląda, nie zaglądając do zeszytu pomiarów dzieci, co jest podstawą moim zdaniem. I ten lekarz orzecznik został wezwany wprost do sądu na rozprawę i musiał się tłumaczyć z tego, dlatego że w ogóle w ZON, jak powołał tych lekarzy orzeczników, najpierw oni powołali, takie mieli prawo, a później stwierdzili, że ci lekarze orzecznicy nie znają się po prostu na
naprawię i złą tą opinię wydali, że dziecku należy się opieka. Czyli na dziś status quo jest takie, że ma pani tę opiekę? Nie. W sądzie okręgowym, przepraszam, była rozprawa z lekarzem orzecznikiem, który zeznawał. W międzyczasie mieliśmy taką sytuację na pierwszej rozprawie, że no, ktoś zapukał do sali, to było moje dziecko, które miało hipoglikemię, czyli bardzo niski stan cukru. Musieliśmy przerwać rozprawę, dotuczyć dziecka, czekać, jak ten poziom glikemii wzrośnie, po czym sędzia wznowił rozprawę. I była to krótka rozprawa, ponieważ stwierdził, że przenosimy ją na następny tydzień. Po wyłączeniu monitoringu pan stwierdził, ja zapraszam, bo nie miał lekko duchem, bo myślał, że mu się wszystko uda. Bo to, że tutaj był na opiece, ale tu zaległości rosły. I on tego nie wiedział i strasznie zaczął nienawidzić. No, szukać przyczyny nienawiści jakichś Żydów. To była prawda, co była nieprawda, co było. Co było tu na dwoje babka wróżyła. Dziecko powinien zostawić w domu. No ale Jarek Witek mówił, żebyśmy nie oddały, pamiętaj, że nawet jak ja umrę, czy to, żeby nie oddać tu mieszkania Żydowi. Więcej wymagać od szkoły, bo wtedy no to więc ja to napisałam do sądu i miałam prawo to napisać. Bo to jest cytat Janka, to co on powiedział. Przegrała pani tę walkę, jeśli chodzi o to, co się dzieje. A kto ma zamiar ustawić? Wszystkie opinie lekarzy orzeczników były za opieką. Z jakiego powodu oni uznawali, że pani syn jest samodzielny? Czy on też był jakby, nie chcę powiedzieć przesłuchiwany, ale rozmawiał z nim na tej komisji? Na cztery zamki, a mówić chodziło. O co pytał? A on otworzył drzwi na 5 centymetrów od na komisjach, no bzdury, czy sam się potrafił ubierać, czy potrafił się poruszać po połyszkach płaskich. No to dwa leczenia. Czyli takie oczywiste rzeczy, które są w szkole. Ja napisałam do sądu, że to jest osoba niepełnosprawna i więcej, bo i psychiczna jest. Także, no proszę wybaczyć, to w ogóle nie związane z cukrzycą pytania. No dokładnie. No i ostatni, stary dziad, ostatni który tak wyczyszcza te mieszkania jak faryzeusz, groby powilane, natomiast jeśli chodzi o z czego to wynika, ja tak sobie myślę, no niestety z rozbieżności przepisów prawa. To znaczy, że tam jest taka rozbieżność, że sąd przyznaje rację, że ta opieka jest wymagana, natomiast prawnie to tak wygląda, że mogą to jakby zablokować, tak? Pani Moniko, dużo jest takich sygnałów jak ten od pani Ani. Bardzo wielu rodziców zgłasza się do nas z prośbą o interwencję w kwestii orzekania i niestety przede wszystkim, jeśli chodzi o dzieci coraz młodsze, czyli dzieciom 4-5-letnim, jak my to kolokwialnie mówimy, zabierany jest punkt 7. I teraz skąd się to bierze? Otóż system orzecznictwa w Polsce był nie restrukturyzowany, jeśli tak można powiedzieć, od wielu lat. Pytania, które orzecznicy zadają dzieciom, zadają rodzicom, są takie same do wszystkich jednostek chorobowych. Ocenia się funkcjonowanie dziecka, nie biorąc pod uwagę tego, jaką specyfikę ma konkretna choroba. Koleżanka mówiła tutaj o pytaniach o umiejętności umycia się, umiejętności sobie posiłku, skorzystanie z toalety. Choroba. Dziecka z cukrzycą typu pierwszego, to, że to dziecko będzie potrafiło się umyć, że będzie potrafiło skorzystać z toalety, czy nawet zrobić sobie jakiś prosty posiłek, nie stanowi o jego samodzielnej egzystencji. Bo do samodzielnej egzystencji dziecka chorego na cukrzycę czasami jest, bo chyba ja pójdę pierwsza, bo pojadę do tego show, tylko te kawę kupię, makaronik. Zobaczymy i dostosowania dawki insuliny do tego właśnie wyniku pomiaru cukru. Pani Aniu, jak pani sobie poradziła? No bo skoro cały czas ta walka jakby okazała się ostatecznie bezskuteczna, czy Szymon w szkole? No ale przecież jako Grecja to możesz jej pomóc tym gazem w pamięci. Pierwsze te trzy klasy ja po prostu albo przychodziłam co chwileczkę i mierzyłam
dawałam mu cukier w sytuacjach, kiedy ten cukier był wyższy, za wysoki lub za niski. Też musiałam się... No, w szkole byłam dziennie, powiedzmy, no, 5 razy na przykład, albo siedziałam. Były takie na przykład godziny, gdzie musiałam siedzieć pod całą lekcyjną, bo niestety tego wymagała sytuacja. No tu jest, ale musisz wyjąć. W tej chwili Szymon ma lat 11 i no tu jest. Podejmuje pierwsze ale uważaj na czy samodzielności, bo ma staż cukrzycowy. Nie Szymon tak! W tej chwili 12 lat staż nie cukrzycowy. Co ty jest wyjąć! Dlaczego będziesz tu machać? Ale tyle lat żyje i nie umie się nauczyć. Trzeba bardzo ostrożnie. Ty rozregulowujesz to wszystko, trzeba wyjąć. Może mieć bardzo złe skutki. Także... A proszę powiedzieć pani... A nie, na lewo, na prawo. Nie, jeszcze nie podjęłam niestety, ale ja będę miała taką okazję... Psychika jest bez szkoły podstawowej. Naprawdę, wbrew opiniom tutaj, prawda, sądowym, nie mogę doczekać się tego momentu. Dziecko od szkoły nauczy się delikatności, wrażliwości, intelektu, jak to włożyć. Jest taki kruk, żeby ze śmietnika karabkę zawiniętą wyjąć mógł, to musi się dużo umysłowo napracować. No właśnie, a szkoda, że niektórzy że o tym zapominają. Czyli rozumiem, że przez te wszystkie lata żyliście z czego? To znaczy mąż ma pracę, no ale przyznam szczerze, pomimo, że mąż ma bardzo dobrą pracę, to przyznam szczerze, bo ponieważ syn mój Szymon ma 2 choroby współistniejące, to jest bardzo ciężko. Niestety, no, cukrzyca jest chorobą kosztowną insuliny, paski, wkłucia do pomp insulinowych. Wszystko to kosztuje, do tego dieta w chorobach współistniejących, także stać nas na życie bieżące, że tak powiem, marzenia o jakimkolwiek dodatku są tylko marzeniami. Odkładam je na później, jak Szymon już podejmie samodzielność, a myślę, że te dzieci, które mają opiekę wcześniej zapewnioną przez rodziców, taką porządną opiekę, która uczy samodzielności w cukrzycy, bo do tego my dążymy rodzice, to śmiało startują w świat. Nie mają poczucia niskiej wartości ani w chorobie, ani w życiu. Tak do tego dążę przynajmniej. Twój problem, moja sprawa. Proszę Państwa, to był ostatni temat na dziś. Ja żegnam się już z Państwem. Życzę dużo słońca na niedzielę, ale także na kolejne dni. Oby nie było burz. A w tej chwili przed nami informacje Radia Tok FM. Sprawa jednoznaczna, nie jest sprawa przesądzona, bo te cele na przykład dla powstańców warszawskich były w naszym przekonaniu szlachetne. Cele Fidela Castro obalającego dyktaturę na Kubie też w przekonaniu rewolucjonistów kubańskich były szlachetne. Cele rewolucjonistów w Ameryce Południowej w latach 70., 80. też ich przekonaniu były szlachetne. Mało tego, podzielała je większościowo Europa Zachodnia, nawet niekoniecznie tylko środowiska lewicowo-liberalne. Ale zapewne jakbyśmy przywołali takie zjawiska czy wydarzenia bardziej współczesne, no to również retoryka, która stoi za różnego rodzaju zamachami, których świadkami byliśmy w ostatnich latach na przykład, no to była retoryka, która z punktu widzenia tych, którzy tych zamachów dokonywali, no była związana jakoś właśnie z celami definiowanymi przez nich bardzo szlachetnie i wzniośle. Oni sami uważają, że robią coś dobrego. Tak, ta aksjologia jest obecna i dla nich jest ta aksjologia jednoznacznie określona jako pozytywna, jako dobra. Nie rozstrzygając tej kwestii, chcę zwrócić jeszcze uwagę na drugą taką no, esencjonalną charakterystykę działań terrorystycznych. Terroryzm prowadzi mieści w ramach tego, co nauka określa mianem wojny asymetrycznej. Czyli mamy dwie strony, barykadę między nimi i jedna strona, najczęściej jest to strona sprawująca władzę i po drugiej stronie są ci, którzy się przeciwko tej władzy burzą i tak dalej i podnoszą, sięgają do walki zbrojnej, do przemocy, bo to jest istotne.
I w tej walce, której, no, która jest sięgnięciem po instrument przemocy, są na teoretycznie słabszej pozycji. Więc szukają słabego podbrzusza sprawujących władzę i uderzają. I nie chodzi tutaj o militarne rozbicie przeciwnika, bo do tego nie są zdolni. Tu chodzi o uderzenie w te słabe punkty, wrażliwe, hiperwrażliwe punkty strony sprawującej władzę, poprzez wprowadzenie między innymi tego elementu, który jest esencjonalny dla przemocy. To wszyscy są zgodni, nauka jest zgodna. Chodzi o wywołanie strachu, lęku, paniki, która demontuje tą drugą stronę, silniejszą, teoretycznie silniejszą, mającą wszystkie instrumenty władzy. To jest cel działań terrorystycznych, jak mówiliście wszyscy, którzy zastanawiają się nad naukową definicją terroryzmu, są tutaj zgodni. Wiadomo. Celem tego typu działalności jest wywołanie pewnego stanu psychologicznego, w szczególności lęku właśnie. Tak, destabilizacji drugiej strony, skoro nie można w równym pojedynku, na otwartym polu przeprowadzić konfrontacji, bo podczas tej konfrontacji strona ta partyzancko-terrorystyczna jest słabsza, no to sięga się po instrumenty zakamuflowane, obnażające słabe punkty przeciwnika, uderza się w nie. One są w większym stopniu nastawione na destabilizację systemu, między innymi przez wywołanie paniki, strachu. No, najlepszy przykład są te zamachy ostatnie z terenu Francji. Także proszę Państwa, odrzucenie pokrzywdzenia, ale ludzie sami się odrzucają, bo jak wyrzucili Jahwe, imię Boże z Biblii, to do kogo oni się zwracają? Przecież jak ja idę, krzyczę na ulicy, hej Krzysiek! To gdybym krzyczała Zdzisiek, no to by on się nie odezwał, a oni imię Boże wyrzucili. Drugie przykazanie won, precz Biblię do śmietnika, no to jaka to jest religia? Czy to nie jest gorsze coś od tych Arabów? Przynajmniej oni coś robią, bo jakieś mają intencje, a tu co ma? Modlą się do Boga, który nie ma imienia. Mówię, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. No to ja przepraszam bardzo, to imię to jakie jest? Przecież Bóg to jest tytuł, prokurator, czy sędzia, czy król. To jest tytuł, a król to może być Walezy. Gdzie to imię? No to więc są ludzie, którzy się tym zajmują, bo przynajmniej powinni chyba, co dotyczy Ojca, skoro mówimy Ojcze nasz. Także widzicie Państwo, świat jest zły i to wszystko się teraz już zaczyna coraz bardziej kotłować, no bo tak miało być w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. Wpływ taki mini terrorystyczny na mężczyzn była alkowa. No i niebezpieczne związki odsłaniają na tym gruncie możliwości. Tak jak ja tym kwiatkom też nie dam jeść, to one umrą, proszę Państwa. Także to wszystko jest ważne. Musimy się karmić Słowem Bożym. To jest Słowo Boże, pokarm duchowy. A jak będziemy wyrzucać do śmietnika, no to co z tego, że my pożremy jak świnia, która pożera świnie i co? Pożyjesz i umrzesz. A Biblia mówi o życiu, które się nigdy nie skończy. Co to jest? No to warto postudiować. Nie poczytać, tylko postudiować.